W sobotę 14 grudnia w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odbył się trzeci Mikołajkowy Turniej Karate, w którym wzięło udział kilkadziesiąt zawodników z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy podzieleni zostali na poszczególne kategorie wiekowe. Zwycięzcami turnieju w swoich grupach wiekowych zostali Marcelina Stępień, Dawid Sito, Klaudia Kozieł, Igor Pacierz, Maria Jakubowska, Jakub Jamioł, Gabriela Kurczyńska oraz Igor Szymański. Laureaci otrzymali dyplomy i puchary. Przedsięwzięcie sportowe ma kolejny raz już miejsce. Kolejny raz jestem z wami. Masutatsu Oyama, którego widzicie, stworzył kiedyś wspaniałą filozofię życia, filozofię sportu, filozofię walki, która potem w życiu się przydaje. Ten, kto trenował karate Kyokushin, czy w ogóle zajmował się sportem, na pewno wie, że sport w życiu bardzo, bardzo pomaga. Myślę, że te tradycje w tym kierunku tego ulubionego mojego sportu wy dalej będziecie ciągnąć i myślę, że będziecie z czasem zdobywać wspaniałe wyniki. Tutaj domowy sezon Młodzi, tak